siemaneczko, jedziemy na wycieczkę. Pan kolega mówi, oj, teraz jedziesz na co chciałeś? Na koncert, nie na koncert, tylko na mecz. No mecz. Hokejowy. Byliśmy ostatnio w Trincu. Tak, w Trincu. Jaki zespół tam grał? Odsyłanie Trinc. Właśnie, coś takiego. No i widowisko bardzo fajne, nawet nieporównywalne do naszej polskiej piłki nożnej. Bardzo nieporównywalne, bo to całe show jest tak fajnie rozbudowane. No i mówi do mnie, no to jedziemy na mecz. I mamy 300 km w jedną stronę. Za chwilkę przesiadamy się drugiego samochodu, ale powiedział, że załatwił kierowców, więc będziemy się relaksować na tylnej kanapie. A nie, to też źle brzmi. Będziemy się relaksować na tylnej kanapie. To brzmi źle. Po prostu będziemy podróżować na tylnej kanapie z tyłu samochodu. Może tak będzie łatwiej brzmiało. Jedziemy. Z tyłu też nie brzmi. No nie, no po prostu będziemy podróżować tam. Gdzie to jest? Budapeszt? Nie, koniec końców. Budapeszt? Nie. Słowacja. Jedziemy na Słowację. Tak. Jedziemy na Słowację. I to jest, czytałem, że to jest otwarcie sezonu hokejowego u nich. Jakiś taki pierwszy mecz ligowy. I ponoć ma być z pompą, nie? Ponoć? Zobaczymy. Czy na jakąś kiełbasę, czy... No właśnie, ja się tak mówię. Pojedziemy 3 godziny i zjemy kiełbasę w bułce, no ale... No zobaczymy to wspólnie, co się będzie działo. Żeby wam to zobrazować, jedziemy do Bratysławy. Już się dowiedzieliśmy, gdzie i tak wygląda nasza trasa. Tylko po to, żeby zobaczyć mecz hokejowy. No to jest człowiek inwestycja, normalnie w głupie pomysły, więc zobaczymy, czy to będzie mądry, czy głupi pomysł. Mieliśmy do wyboru albo taki samochód, albo taki. Jeszcze licytujemy, którym jedziemy. Na pewno nie tym małym. Samochód wybrany, jedziemy na Słowację. Ile nam się pokazuje? Tylko 300 km, 336. To już z górki, nie? No, elegancko. Prawie, że wyjechaliśmy już z Polski. Zjedliśmy kanapki zjedliśmy, no, narobiliśmy sobie kanapek i je zjedliśmy i śmigamy. Twoja ukochana się zrobiła, nie sama zrobiła kanapki. Tak, moja ukochana Subway nazywa się tak. Tak, to stadion piłkarski, nie? No stadion piłkarski, ale chyba... Ten gościu kupił, ten właściciel kupił tego, ale ty nie kupił właśnie ten... No, ale co, tylko na ten mecz rozstawiałem lodowisko? Tak, no. To jest najgorzej, będziemy na trybunach na dworze siedzieć. Tak. Zdajesz sobie z tego sprawę? Tak, no. Że zziębnie nam dupa. Będziemy się w środku. Byłeś kiedyś na meczu piłkarskim w styczniu? Jeszcze nie. No właśnie, a to będą podobne emocje. Może trochę lepsze, może się rozgrzeje, ale... Dzisiaj pierwszy raz jesteśmy na Słowacji i pierwszy raz jesteśmy na stadionie piłkarskim, który będziemy oglądać hokeja. No. To jest ogólnie taki. No i jeszcze Kaufland jest sponsorem. To jest w ogóle wszystko. Zobaczyłem, że to jest jakaś Kaufland, Liga Kaufland, nie? To jest chyba pierwszy w ogóle mecz z tego Kauflanda pod gołym niebem. Przepiękne będzie widowisko, nie zapomnimy go nigdy. Mamy jeszcze tylko 130 km, więc można powiedzieć, że zbliżamy się do celu. Z 330, 130, no to już mało co zostało. Ale miało być blisko, bo nie? Miało być blisko. Jedziemy już z 16:16. Nie, no to w sumie jedziemy, nie, no w sumie jedziemy 2 godziny, to niedużo, ale się strasznie dłuży. Jesteśmy na wysokości Brna, słońce zachodzi za horyzontem i cały czas myślimy, czy by gdzie indziej nie jechać, bo i cały czas mamy nadzieję, że nas dobrze wykarmią na tym lodowisku, dadzą jeść i napoić nas, nie? Muszą. Czy nie do jedzenia, czy nie, nie? Czy dadzą, czy trzeba się tu zatrzymywać jeszcze na stacji i kupić orzeszki, tak, właśnie, i batonów napchać do kieszeni. Czy będzie dobrze? Możecie też od razu obstawiać, bo my się zastanawiamy. Ale jeszcze 130 km, więc mamy czas na zastanowienie się. Sporo czasu. Jesteśmy już na Słowacji. Tutaj włączyliśmy sobie informacje o tym wydarzeniu. Mamy jeszcze 59 minut i 17 sekund, a do jazdu mamy niecałe 12 minut. I co możemy o tym powiedzieć? Że to jest Winter Games, Kaufland Winter Games 2023. Czyli powinna być dobra impreza. Najważniejsze jest to, żeby nam dali dobrze zjeść. Dużo i dobrze, nie, dobrze. Jechaliśmy 4 godziny, żeby dobrze zjeść, nie? No, nie było blisko coś do jedzenia. Coś do jedzenia. Myślę, że mogłoby to taniej wyjść niż jechać na Słowację, do Bratysławy. Parkingu nie mamy na razie. Patrz, jakie tu są pseudo kibice chodzą. Co tu się dzieje? Z jednej strony jest brama, jedź jej lewo, bo on powiedział triple Hilton parking. Hilton, trzeba stać na Hilton parking? Myślisz, że taniej będzie noc w hotelu niż parking pod Hiltonem? Może kupimy. Dobra, jedź, póki oni jeszcze, no, oni jeszcze nie wstali, nie wstali jeszcze. Mamy parking, euro 50 za godzinę. Ale w Hiltonie stałeś kiedyś na parkingu?
To nie jest Hilton, ale... mordo, to nie jest ten parking. To jest ten parking? No pewnie. To ma tu więcej miejsc parkingowych niż mieszkań. To popatrz, 1,5 euro to jest tyle, ile w Gliwicach kosztuje parkowanie w miejskie parkowanie, ty, miejskie. Za godzinę, a tutaj w Hiltonie masz. No to mamy dobrą promocję, chyba że źle przeczytałem. Chyba że to jest minutowe naliczanie. Chybaż minuta, może po czesku czy słowacku minuta, to godzina. Ciekawe, czy prezydent Gliwic nie był czasem w Słowacji i spojrzeć ten cennik i zobaczyć. Tu masz hotel Monaco, więc... W Monaco jesteśmy. Czekaj, każda zaczęta godzina. 1,50. Może wydłużyć? Może pani. Będzie gold? Gold, 4 gold. Ja nie wiem do kogo, ja dwie ręce. A, pani się trzeba, dobra. Taci? Dobra, po lewej stronie. Dzięki. Po lewej i po prawej stronie, tak? Po lewej i po prawej stronie. Schodisko, tutaj? Tak, dobra. Idziemy na schodisko. Gdzie nas panie zaprowadzą, ciekawe? Tego nie wiadomo, na górę. Schodisko. Schodisko, idziemy. Robimy pierwsze wrażenie, wychodząc na stadion. Koncert. Tu się dzieje, a nie jak u nas na meczach piłki nożnej. Ludzi też mało. Dobrze, że jest jedzenie. Kiełbaski. Nie mam nic pani. Co? Can I kiss? A, to chwileczkę, no teraz sekund. Nakarmili nas. Mecz się jeszcze zaczyna. Do końca, jeszcze nie dojedliśmy, za 20 minut zaczyna się mecz. Będziemy kibicować. Jesteśmy po dobrej. No tym co będą lepsi. Najpierw zobaczymy kto będzie lepszy przez 15 minut i im zaczniemy kibicować. Jemy sobie prosiaczka. W tym miejscu czy w tamtym? A ty fajnie, z pustym wziąłeś. A którym miejscu kibicujemy? Tam gdzie ciepło kibicujemy. Będziesz grał w hokeja? Nie, będę patrzył. Na krążek? Na takie piłki z tego, z stadionu z Ameryki, z baseballa. A ty będziesz miał krążek, tak? Proszę bardzo. Na pamiątka. Ty krążek z Kauflanda. Podpisze mi się tutaj? Tak. Nie wiesz to pomagać. Nie wiem, mam to potwierdzić. Ci mają fajny widok tam z budynku, stoją sobie na balkonie. No stoją na balkonie, ale oglądają. Mecz leci, ale patrz, że dwa drinki, trzy ciasteczka, tam dalej 3 minuty minęło. Wiesz, ty piszesz, że po dwa drinki to akurat będzie 15 minut do końca. Zero! Gol!
że coraz bardziej lubię ten sport, nie? Zimowy sport narodowy. Tak samo. Hokej na lodzie staje się moim jednym z ulubionych bardziej sportów. Szanuję ten sport. Tak? Za to dobre jedzenie. Przepiękne widowisko zakończone wynikiem 6-1. Ominęliśmy jedną bramkę. Najprawdopodobniej. Gdzie byliśmy? Salami. Salami. Salami jedliśmy, jak jedną bramkę strzelili, ale naprawdę przepiękne widowisko. Porównując to z widowiskiem piłki nożnej na polskim, nawet ekstraligowym poziomie, nie do porównania. Nie do porównania. Takie coś trzeba przenieść na boiska piłkarskie polskich lig ekstraklasy. I to tak, że tam będzie zainteresowana z ekstraklasy, to może do nas zadzwonić. Może do nas zadzwonić, my takie coś poprowadzimy, takie show. Wiemy jak, wiemy gdzie szukać i wiemy co robić. Więc było pięknie, a teraz co dalej? Godzina 21, oprócz tego, że mamy 350 km do domu, to jeszcze chyba idziemy na jakąś kolację zjeść, tak? Na jakiś rynek zobaczyć. Jak już tyle przejechaliśmy, 300 km w jedną stronę, żeby zobaczyć ten mecz piłki hokejowej. Krążka hokejowego. Hokeja. Hokeja na lodzie. Wyścigi autobusów przegubowych. Zobaczmy. Przysiadkowe pewnie, nie wiem. Ale teraz stąd wyjechać to będzie chyba lekki koszmar. Oni wszyscy za tymi autobusami tu stoją. A nie, to taksówki tylko. Jedziemy jeszcze zobaczyć ryneczek, co, panie kolego? Jedziemy. Jak już tyle przejechaliśmy, namówiłem na ryneczek. Bratysławski rynek, świetnie jedziesz. Eat, drink and dance, no to mamy. Drink and dance, o no, eat, drink, dance, dobrze, dobrze. To tutaj się zatrzymamy zaraz. Green. Dobra, teraz chciałem jechać. No gdzieś coś parkuj, no. Nie, no. Jeszcze kawałek, no dobrze. Patrz na znaki. Patrz na znaki. No i dobra, no tu mamy Coyote Jackpot, to tutaj. Nie, no dobra. Nie, no jedź zaraz w prawo. Czekaj, jeszcze kawałek i w prawo. Szukaj miejsca. No to tu już jest ten rynek, no to trzeba będzie zaraz parkować po prostu. Dobra, tu jest parking już, parking. Dawaj, w prawo, tu. W prawo i tu. I tak właśnie też zakończyliśmy nasz film, naszą wycieczkę. Wycieczki jeszcze nie zakończyliśmy, ale kończy się ten film, bo schowaliśmy aparat do samochodu, dlatego że szliśmy jeszcze na drinka, na rynek. To znaczy nie wiedzieliśmy, jaki będzie plan, ale poszliśmy najpierw na rynek, później na drinka, później zwiedzaliśmy jeszcze zamek, bo widzieliśmy, że na takim wzgórzu tam w tej Bratysławie był zamek. No i się okazało, że fajne jest wejście. Poszliśmy spacerkiem z chłopakami na samą górę. Później znowu zeszliśmy na dół, wypiliśmy znowu drinka, byliśmy jeszcze na jakimś słowackim karaoke i w ogóle się okazało, co najgorsze, że we wszystkich pubach, klubach, restauracjach w Bratysławie można palić papierosy. Co dla mnie to było takim dużym szokiem. Kiedyś w Polsce też tak było. Później były strefy dla palących, później w ogóle wszystkich palących wywalili z lokali, a tam nadal normalnie ludzie sobie fajeczki normalnie przechodząc z drinkami palili, więc smród był przeogromny. Ale no, troszkę drinków wypiliśmy, później był jeszcze powrót do Polski, czyli kolejne 360 km i w ogóle cały czas, co się piliśmy jednego drinka za drugim, to żyliśmy w takim przeświadczeniu, że jeszcze te 3 czy 4 godziny do domu trzeba jechać. Więc zebraliśmy się chyba o godzinie 12 w nocy w podróż powrotną. Ja w domu wylądowałem chyba o godzinie 4, a w ogóle całym sponsorem naszego wyjazdu był salon sprzedaży Garden Design z Ustronia, więc jeśli chcecie, wpadajcie do nich na stronę internetową albo do salonu sprzedaży, bo tam mają bardzo fajne artykuły do ogrodów, więc zapraszam serdecznie, to był nasz sponsor wyjazdu, więc fajnie się bawiliśmy i dziękujemy bardzo, a teraz jeszcze ostatni fragmencik zakończający ten materiał. Wracamy do Polski, moi drodzy. Zwiedziliśmy całą Bratysławę wszerz i wzdłuż. Mało co zostało, nie? Ile? 400 km jeszcze. O 11 masz gości. Co im powiesz? Witam serdecznie.